Witam na moim kanale. Dziś obiecana wróżba dla koziorożców na jesień. Więc popasujmy porządnie karty. Zaraz zobaczymy, co ciekawego wam koziorożce ta piękna jesień przyniesie. Mam nadzieję, że piękna będzie. Zapowiada się na razie przepiękna pogoda. Więc może i w jesieni będzie ślicznie. Miejmy nadzieję, że wam koziorożce też zaświeci słońce. Dobra, karty popasowane, więc tradycyjnie lewą ręką na trzy kubki. I rozkładamy taki troszeczkę większy układ. I zaraz zobaczymy, co ciekawego będzie. Okay. W samym środku jest dwójka monet. Czyli to jest potrzeba partnerstwa, potrzeba jakiegoś towarzystwa. Ta karta często mówi o jakichś takich interesach pomyślnych w związku z drugą osobą. Ogólnie to oznacza, że potrzebujemy tego kontaktu z drugą osobą i z nią jakby dopiero jesteśmy w stanie te wszystkie plany nasze rozwinąć w dobrym kierunku. Choć tutaj jest drugą kartą, która jest w samym centrum, to jest cesarzowa, czyli nawet jeżeli to będą jakieś wspólnoty interesów czy jakieś takie towarzystwo, to kobieta będzie tą osobą, która będzie dominować, która będzie nadawać ton całej tej sytuacji. Ogólnie tutaj w samym centrum jest też taka silna kobieta, bo cesarzowa oznacza, że ktoś nadaje ton, że umie przekonać innych do swojej racji. Tutaj powoli jest odwrócona trójka mieczy, czyli powoli leczą się jakieś zranione serca, jeżeli czego nikomu oczywiście nie życzę, ale jeżeli miałyście zranione serce, to ono się powoli zaczyna goić. Tutaj zaczynają się jakieś nowe perspektywy. Szczególnie, że tutaj jest siła, moc, czyli z wami to jest taka kobieta, która trzyma lwa, gdzieś tam konie biegną. Jest w was siła, dużo zdecydowania, dużo takiej mocy, energii do działania. I tutaj ta karta też daje taki jakby nowy początek, że trzeba przejść do porządku dziennego na tym, co było, odstawić to do przodu i z siłą pójść mocno. Jest tutaj jakiś odwrócony giermek buław, czyli to jest jakaś osoba, z którą może nie do końca chcemy utrzymywać kontakt, ale ona tutaj nam będzie troszeczkę jakaś bruździć. To jest osoba jakaś znana, z którą chcielibyśmy zerwać kontakt, ale musimy zachować dużo siły, żeby jak gdyby sobie z tym poradzić. Szczególnie, że tutaj no to jest ciągle ta sama osoba, jest odwrócony król kielichów, czyli jakieś takie problemy z emocjami, z uczuciami, bo tutaj jest jakieś takie zranione serce, ale nas to nie dotyczy, bo tutaj ta druga osoba ma jakieś takie problemy z emocjami i my musimy się od tego troszeczkę odseparować i wtedy będzie dobrze. Jest tutaj odwrócony, no to jest ciągle ta sama sytuacja, bo tutaj jest czwórka kielichów, czyli być może ktoś przez nas będzie cierpiał, ale my musimy sobie zadbać o siebie, szczególnie, że nasze uczucia są bardzo fajne, bo tutaj jest as kielichów. W tej karcie to jest anioł, który patronuje nad naszymi uczuciami, czyli nasze uczucia idą do przodu, rozwijają się, anioł opiekuje się nami, więc rozkwitamy, cieszymy się z życia, cieszymy się z uczuć, z emocji, bo tutaj ta karta jest bardzo dobra. O ja, jeśli chodzi o ostatnią kartę, taką, która jak gdyby nadaje ton całej wróżbie, tutaj jest słońce. Jest to jedna z fajniejszych kart, bo nadaje słońce, ciepło, takie cieszenie się z życia, cieszenie się z emocji, szczególnie, że tutaj te emocje idą do przodu. Ogólnie jesień upłynie nam pod takim znakiem właśnie tego anioła opiekującego się emocjami. Czyli będziemy się dużo cieszyć z życia. Wszystko jest jak gdyby złe rzeczy są naprawiane, a dobre rzeczy są rozwijane i to słońce. Tu jest słońce. I to słońce nad nami świeci i oznacza, że cieszymy się z życia. Tutaj jest dziecko siedzące na koniu, więc cieszymy się z towarzystwa jakichś małych osóbek w naszym towarzystwie. Jeżeli jesteśmy mamami, to dzieci będą nam sprawiać bardzo dużo radości. Jeżeli jesteśmy babciami, to jak najbardziej dziadki, ojcowie oczywiście też mają swoją szansę. Ale to jest właśnie taka karta, która też daje taką zadowolenie takie z życia rodzinnego. Nie ma tu jakichś takich gwałtownych, nagłych zmian. I przez cały czas jest taki spokój, emocje, uczucia, które idą w dobrym kierunku. I tego dużo słońca na jesień wam życzę, drogie koziorożce, i miłego dnia. Zapraszam na mój kanał.